Dzisiaj pokażę Wam, jak tworzyć galaktyki. W tym celu stworzyłam trzy warstwy: białą, czarną i przeźroczystą. Jeszcze zduplikuję sobie tę warstwę czarną i w tej chwili będę pracowała na tej górnej czarnej warstwie. Teraz spośród narzędzi wybiorę sobie pędzel. Z pędzli wybiorę sobie ten miękki, taki okrągły, miękki pędzel. I na tej czarnej warstwie w tym momencie będę rysowała takie punkty, które będą mi emulowały jakby świecące gwiazdy. I teraz sobie sprawdzam rozmiar. Jeżeli tutaj na tym czarnym tle rzucę kropeczkę, to widzę, że to będzie tej wielkości. Mogę sobie zrobić mniejsze, większe gwiazdki, ale ponieważ ja będę chciała, żeby pod to podłożyć potem, pod te gwiazdki podłożyć jakiś inny kolor, to w tym celu od razu sobie zaznaczę nie tryb zwykły, a tryb wycierania. I teraz na tym miejscu, jak dam wycieranie, to on mi robi przeźroczystość. I w tym momencie mogę sobie te gwiazdki dowolnie tutaj ustalać. Powiedzmy, że ja sobie zrobię kilka takich gwiazdek wielkości może takiej nie za dużej. O, tak. Teraz sobie jeszcze zmniejszę rozmiar tego pędzla i sobie wrzucę tutaj takie gwiazdki, jakieś konstelacje. Mogą sobie tutaj być bardziej skupione, czy bardziej rozproszone. To już jakby dowolnie od naszej inwencji twórczej zależy i od tego, co chcemy uzyskać. Jeżeli byśmy chcieli uzyskać bardziej drogę mleczną, no to wiadomo, że ten środek musimy wypełnić. Możemy sobie tutaj manewrować oczywiście zwiększaniem, zmniejszaniem rozmiaru. Możemy sobie zrobić jakieś na przykład nietypowe, nieokrągłe, tylko możemy sobie pod kątem czy jakąś siłę inną. Ja na razie chcę, żeby te gwiazdki były takie okrągłe. Jeszcze sobie teraz zwiększę ten rozmiar, żeby te gwiazdki były różnej wielkości, żeby wyglądało tak, jakby one były rzeczywiście na nocnym niebie. No i myślę, że w tej chwili ten efekt jest w miarę zadowalający. Zrobię sobie jeszcze taką jedną większą gwiazdę. Powiedzmy, że tutaj i tu i tu i tu. No jeszcze może w tym miejscu. Myślę, że na razie wystarczy. Teraz jak podłożę pod to białe tło, to widzę rozłożenie tych gwiazdek. Jeżeli jeszcze jest ich za mało czy za dużo, no to można je oczywiście usunąć, można dołożyć. Na razie wygląda to w ten sposób. Wracam ponownie do swojej przeźroczystości, czyli do tego, co wycięłam na tym czarnym tle. I teraz będę pracowała dalej. Teraz przejdę sobie na warstwę przeźroczystą i sobie wybiorę spośród narzędzie gradient. I teraz spośród gradientów, tu są bardzo różne możliwości wyboru, ale ja wybiorę sobie taki złocisty, golden. I teraz spośród kształtów wybiorę sobie kształt liniowy i w tym momencie może zmniejszę sobie tutaj procentowo, żeby było łatwiej widać. I spróbuję teraz tym gradientem wypełnić to nasze puste pole przeźroczyste. Nie chcę mieć zielonego, więc ten zielony sobie tu bardziej przesunę. Tak, chcę, żeby były same złote, tylko żeby te odcienie się różniły.
powiedzmy, że tak, tu jeszcze sobie rozciągnę trochę w tym miejscu. Dobrze, jeżeli efekt jest zadowalający, to akceptuję to i już mam przygotowany gradient. Teraz ten gradient przeniosę sobie poniżej i włączę warstwę z naszymi wyciętymi gwiazdkami. O, i proszę zobaczyć, wyszło nam całkiem już ciekawe niebo. Ale zauważyłam, że tutaj jedna z gwiazdek jest jaśniejsza, bo ja pierwotnie jej nie wycięłam, tylko zrobiłam ją białym kolorem, więc żeby zlikwidować tę gwiazdkę, ten kolor biały, to sobie przechodzę na narzędzie gumka, ustalam sobie tutaj rozmiar, o mniej więcej taki, i sobie na tym klikam. I już w tym momencie widzę, że ta gwiazdka przybrała odpowiedniego koloru, takiego, o jaki mi chodziło. W ten oto sposób udało nam się stworzyć własną galaktykę, czyli własne gwiazdki na nieboskłonie. Jeżeli nam się efekt podoba, to możemy go zapisać. Oczywiście nie musi to być na ciemnym tle. Możemy go wyeksportować na tym ciemnym, czarnym tle jako JPG i na tym złotym. Natomiast jeżeli chcemy zapisać sobie pracę, do której będziemy mogli podkładać inne gradienty czy inne barwy, to musimy sobie wyeksportować tę warstwę surową. Tutaj pokażę na białym tle. Tak, to jest ta warstwa, w której są, może będzie na powiększeniu lepiej widać, wycięte te nasze gwiazdki i one są przeźroczyste. Także możemy pod nie różne tła podkładać potem. Dlatego warto sobie zachować ten szablon, jeżeli będziemy chcieli z niego wielokrotnie skorzystać. Ja wracam ponownie do tych ustawień na 12,5 i teraz jeszcze spróbuję zrobić jedną opcję, a mianowicie dodać sobie kolejną przeźroczystość. Przeniosę sobie tę warstwę poniżej i wybrać sobie inny gradient. Na przykład spośród gradientów jakiś taki może pastelowy bardziej, o ten. I teraz spróbuję sobie zrobić nie gradient liniowy, a na przykład gradient promienisty. Pracuję w tej chwili na warstwie przeźroczystej. O! Jeżeli zrobię sobie taką opcję gradient promienisty, to te gwiazdki zupełnie inaczej wyglądają, są w różnych kolorach. Jeżeli teraz wygaszę tę warstwę górną, to widać, tak wygląda mój gradient promienisty. Jeżeli bym chciała, żeby w środku była po prostu taka barwa różowa, tak? Natomiast tu po bokach troszeczkę taka rozmyta w innym kolorze, to mogę sobie manewrować tym gradientem. Jeżeli ten gradient zrobimy bardziej centralnie, to w tym momencie widzimy, że ten rozkład kolorów jest taki: po środku róże, potem niebieski, zielony, żółty i na brzegach różowy. Teraz, jeżeli nam się to podoba, no to po prostu przechodzimy, zaakceptujemy ten gradient, już mamy przygotowany ten gradient, przechodzimy na warstwę górną. I teraz widzimy, że te gwiazdki są kolorowe i są zgodne z tym, co było na gradiencie, czyli niektóre są fioletowe, inne są szare, inne są jeszcze żółte. Najlepiej będzie to widać tutaj na całości. Także mamy w tej chwili kolorowe niebo. Jeśli nam się ta praca podoba, to musimy tę pracę wyeksportować jako JPG, nadając swoją nazwę, na przykład Galaktyka Gwiazdki albo jakoś inaczej, jak sobie życzymy. Teraz wyłączę sobie na razie te warstwy, dołożę sobie jeszcze jedną warstwę czarną,
dołożę sobie jeszcze również warstwę przeźroczystą. Wezmę sobie je w górną pozycję, bo w tej chwili będę pracowała na tych warstwach i pokażę, co jeszcze można ciekawego zrobić. Przechodzę sobie na warstwę czarną i teraz ponownie wybieram pędzel, ale tym razem wybiorę sobie pędzel, o tutaj jest taki kształt Hulk 3 i on bardzo przypomina planetę. Możemy spróbować z tego zrobić planetę. Teraz, żeby nam się zrobiła przeźroczystość, to oczywiście tutaj w trybach nie mamy zwykłe, bo jakbyśmy dali zwykły tryb, no to wiadomo, że on nam w kolorze, który tu wybierzemy, narysuje, czyli powiedzmy rozmiar 261, biała planeta, tak? Ale ja nie chcę tej białej planety, więc dajemy edycja cofnij pędzel. Wybiorę sobie z trybów pędzla tryb wycierania, żeby od razu mi robił przeźroczystość. I w tej chwili sobie wrzucę planetę. O proszę, już jest jedna. Teraz mogę sobie gdzieś tu kolejną, jeszcze jedną. Teraz zmienię sobie wielkość pędzla i zrobię sobie takie okrągłe planety. O, powiedzmy tak. Teraz spróbuję zrobić taką dużą planetę. Tak, mogę jeszcze rozmiar powiększyć. Na przykład tutaj ręcznie można byłoby wpisać wartość oczywiście, ale tu na przykład będzie na 1000, powiedzmy 49. To będzie jedna z większych planet. Teraz z powrotem wracam do pędzla i do rozmiaru tutaj mniejszego. I jeszcze sobie zrobię jakieś pomniejsze planety, które będą symulowały może jakieś satelity krążące wokół tych planet. Dobrze, myślę, że może wystarczy. I teraz, jeżeli skorzystam z tego tła, które sobie wcześniej stworzyłam, gradientowego, żółtego, i podłożę je, to widzę, że moje planety wyglądają w ten sposób. Jeżeli skorzystam z białego tła, no to wyglądają tak. Jeżeli skorzystam z tego pastelowego, to moje planety mają zupełnie inne kolory. Jeżeli nam się ta praca podoba, to przede wszystkim musimy sobie zapisać ten szablon, czyli wyeksportować go jako PNG i potem będziemy mogli sobie różne, dowolne tła pod to podkładać, tak jak pokazywałam, żeby wykorzystać tę pracę wielokrotnie. Zrobimy tak. Plik, wyeksportuj jako i teraz ja sobie dam nazwę planety.png. Już ta praca będzie zapisana, a reszta to będzie kwestia jakby podłożenia pod te planety odpowiedniego tła. Oczywiście, jeżeli byśmy chcieli zapisać na przykład te planety, to musimy je wyeksportować jako JPG. Pamiętajmy o tym. Możemy je zapisać jako planety pastel.jpg, ponieważ one są gradientem pastelowym potraktowane. Natomiast jeżeli byśmy wybrali to tło żółte, to możemy sobie zapisać to jako planety, na przykład złote JPG. Możemy stworzyć kolejną warstwę. Tutaj dodam sobie jeszcze, zduplikuję warstwę czarną. Przeniosę ją na górę i będę na niej pracować. Wybieram pędzel i spośród pędzli tym razem wybiorę sobie o taki na przykład. Też, żeby była przeźroczystość uzyskana, to wybieram wycieranie, rozmiar na przykład 608 i w tej chwili przez wycieranie zrobię sobie po prostu taką drogę mleczną. Jeszcze.
teraz zmienię sobie rozmiar pędzla, troszeczkę zmniejszę, powiedzmy na 200. No tutaj rozmiar pędzla około 200. I na przykład zrobię sobie proporcje inne, inny kąt i sobie tutaj dodatkowo dodam jakieś po prostu takie elementy dodatkowe. Teraz podłożę pod to, co zrobiłam, białe tło. Wygląda to w ten sposób. Jeszcze trzeba byłoby pewnie coś dołożyć. Myślę, że sobie jeszcze tutaj dołożę jakąś planetę. Powiedzmy, że teraz taki kształt wybiorę. Pędzel Hulk 2. Z tym, że rozmiar sobie zrobię na 800. Tu ją gdzieś umieszczę. I gdzieś może jeszcze z tej strony. Teraz troszeczkę mniejszą planetę gdzieś tu z góry. A jeszcze jedną. Dobrze. I teraz już mam wzornik. Jak wyłączę to białe tło, to mogę sobie wyeksportować ten mój szablon jako na przykład droga mleczna planety PNG. Teraz gdybym podłożyła pod ten szablon naszą warstwę pastelową, no to wyglądałoby to w ten sposób. Ale ja myślę, że zrobię do tego troszeczkę inne tło. Teraz przejdę sobie na warstwę przeźroczystą, tu na górę, i będę na tej warstwie pracować. Wybiorę sobie... Najpierw sobie przejdę na mniejsze procenty, czyli na 12,5. Teraz sobie wybiorę miękki pędzel i spośród barw będę sobie wybierała po prostu różne kolory. Na przykład taki szary. To nie będzie tryb wycierania, tylko zwykły tryb. I sobie po prostu tym pędzlem zamaszyście tak pomaluję takie fragmenty. Tak. Teraz może z tej strony troszeczkę. O. Teraz przechodzę na kolory. Zmieniam sobie pędzel i sobie tutaj na przykład dodam troszeczkę takiego zielonkawego. Teraz przechodzę na kolory różowe. Może jakiś jaśniejszy. I sobie teraz tu dodam, no trochę fioletu weszło, ale niech będzie. Teraz jeszcze troszeczkę może różowego, troszeczkę takiego, tak, trochę jeszcze fioletu, może trochę niebieskiego. Tak sobie po prostu tutaj pomarzymy. Trochę żółci. O, wyszła nam taka abstrakcja. Teraz do tego żółtego, teraz ok, jeżeli mi się to podoba, dołożę tutaj trochę czarne tło albo białe tło. Myślę, że czarne tło będzie lepiej wyglądało. Już mam taką abstrakcję, którą mogę sobie wyeksportować. Jeżeli chcę ją zapisać, to zapisuję ją jako JPG. Zapisuję to jako abstrakcja. Wyeksportuj jako JPG. Następnie to tło będę chciała podłożyć pod moją wcześniejszą pracę. Czyli mam tutaj tę pracę wykonaną. Tu oczywiście wyłączę czarne tło, bo nie widać mojej pracy. To są te mozolnie robione planetki i droga mleczna. Jak podłożę to tło, które wykonałam, to wyszło mi coś fantastycznego. Naprawdę bardzo fajny efekt. Niewielki trud,
a efekt naprawdę zdumiewający. Przeciągnęłam sobie z dysku zapisaną pracę, tą abstrakcję i teraz będę nad nią pracowała. Oczywiście po przeciągnięciu musimy dodać kanał alfa, żeby nie zapomnieć. Przechodzę teraz na tej warstwie na kolory, na barwę i nasycenie i zrobię nasycenie minus 100. Ok, wyszła nam zupełnie inna praca. Teraz jak sobie podstawię warstwę z naszymi planetami, to wygląda to w ten sposób. Jeżeli nam się ta abstrakcja podoba, to również możemy ją wyeksportować, pamiętając, żeby ją zapisać jako JPG. Jak mamy tę pracę zapisaną jako JPG, to możemy sobie tę warstwę i tę wcześniejszą, też zapisaną jako JPG, tylko pod inną nazwą, możemy sobie pomanewrować trybami. Jeżeli tutaj zastosuję tryb odejmowania, no to wychodzi mi taki ciekawy efekt. Jeżeli bym na górną warstwę weszła i podłożyła moje planety, no to wyszło coś naprawdę bardzo ciekawego i niesamowitego. Ta kolorystyka jest naprawdę fajna. Mogę użyć tutaj innego trybu również, na przykład trybu różnicy. Przy różnicy uzyskamy już taki efekt. Mogę pokrywania. I to jest już zupełnie inny efekt. Więc tu przy użyciu trybów i dwóch jakby abstrakcji możemy sobie tę kolorystykę bardzo fajnie podmieniać i też możemy ją dostosować potem do naszych planet.